Zastanowiło mnie dzisiaj, dlaczego Pan Bóg przyszedł do tego małego chłopca Samuela w nocy. Dlaczego ta cała akcja powołania Samuela i pierwszej rozmowy z Panem Bogiem odbyła się w nocy? Samuel mieszkał w przybytku, tam gdzie była Arka Przymierza, więc jakby był bardzo blisko Pana Boga. Dlaczego Pan Bóg właśnie przychodzi w nocy? I tak sobie myślę, że być może w dzień było zbyt dużo zgiełku. Być może właśnie w tym przybytku tak dużo się działo, tych wszystkich ofiar składanych, tych ludzi, którzy tam się przewijali, że był taki zgiełk, że ten biedny Samuel nie był w stanie nic a nic usłyszeć z głosu Pana Boga i potrzeba było ciszy nocy, żeby móc usłyszeć ten delikatny, ale konsekwentny głos Pana Boga. Spróbuj dzisiaj w kontekście Słowa Bożego przyjrzeć się swojej religijności. Czy nie ma tam zbyt dużo zgiełku? Czy nie jest tak, że tam dużo się dzieje, dużo składasz Panu Bogu ofiar, dużo aktywności wykonujesz dla Pana Boga, ale przez to Pan Bóg może się nie przebić i Pan Bóg będzie czekał właśnie takiej ciszy nocy, żeby móc przemówić wtedy, kiedy ten zgiełk ucichnie, żeby On wreszcie mógł zacząć mówić do Ciebie, a Ty byś zaczął Go słuchać.